Do siedziby PZPN-u zaproszono dziś tylko dwóch kandydatów, Antoniego Piechniczka i Władysława Stachurskiego. Chodź. Było kilku kandydatów, z jednymi rozmawiano osobiście, z innymi rozmawiano telefonicznie i w wypadku jeszcze innych ograniczono się do zapoznania się z ich propozycją pisemną. I jak wspomniałem, prezydium rekomenduje, a decyzję podejmuje zarząd PZPN. Jednak z uzyskaniem informacji o nazwiskach wszystkich kandydatów, a także o ich liczbie, były trudności. Może pan jeszcze przypomnieć nazwiska wszystkich trenerów, którzy się zgłosili? No nie mogę. Nie mogę, ponieważ ci, którzy się zgłosili, a nie będą trenerami, mogą sobie nie życzyć, wie pan. A ile jest w sumie kandydatów było zgłoszonych? Kilku. Aha. Kilku. Pięciu? Czy jest oferta Janusza Wójcika? Nie było takiej oferty. Niektórzy zostali zaproszeni, a niektórzy nie zostali zaproszeni. Nie wiem, tym razem to proszę spytać prezesa. Prezes taką obrał drogę, moim zdaniem słuszną, bo wszędzie, w każdym związku rozmowy z kandydatami prowadzi prezes związku. Prezes jednak nie chciał nic powiedzieć. Nie, kolego, ja mam... Panowie, więc taki komunikat. Wszystko wskazuje na to, że tak jak o wyłonieniu dwójki kandydatów ubiegających się o prezydenturę zadecydowały demokratyczne wybory, tak do piłkarskiej drugiej tury trenerski duet Piechniczek-Stachurski wszedł kuchennymi drzwiami. Nie wiadomo było jedynie, który z nich będzie pierwszym, a który drugim szkoleniowcem kadry. Kto jest autorem tej nowej koncepcji, że będzie dwóch trenerów? Jakby w innym zupełnie układzie odpowiedzialności niż to było w ogóle do tej pory w Polsce. Nie ma takiej koncepcji. Że jak to, że dwóch trenerów? No, zawsze jest pierwszy asystent. Aha, tu nie będzie żadnej rewolucji, że oni będą mieć... Że jakiś tam ten nadbudowa? Nie. Dziś obaj trenerzy spotkali się z prezydium PZPN-u. Prezydium wysłuchało ich opinii na temat koncepcji prowadzenia reprezentacji Polski. Odczytało także zgłoszenia innych szkoleniowców, którzy przysłali swoje kandydatury do PZPN-u i prezydium po dyskusji przedstawi konkretne propozycje zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zbiera się dziś w godzinach popołudniowych. Ostateczną decyzję podejmie zarząd PZPN. W meczu z Azerbejdżanem reprezentację będzie prowadził trener Henryk Apostel. Taką ma umowę o pracę, taki jest kontrakt. Natomiast nowy trener prawdopodobnie uda się już na ten mecz jako obserwator. Kandydat na selekcjonera reprezentacji nie chciał przedwcześnie wyrazić swojej opinii. Przed zakończeniem zarządu, także... Przepraszam najmocniej, ale dałem słowo i nic nie mogę mówić. Po południu rozpoczęło się wspomniane przez sekretarza PZPN-u posiedzenie zarządu związku. Po nim poznaliśmy nazwisko nowego trenera reprezentacji. To jest tak odpowiedzialna funkcja, że ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że ciężar odpowiedzialności i presji, jaka będzie wytwarzana właśnie w tej chwili na trenera reprezentacji, no, ciąży się z wielkim ryzykiem, ale ja cały czas podkreślałem, że... Myślę, że wiem, jak to zrobić ja zrobię wszystko, a myślę, że tych ludzi, których będę proponował za dwa tygodnie zarządowi. W latach 80. w związku, ja jako odpowiedzialny za reprezentację juniorów, a on jako pierwszą reprezentację, mieliśmy przecież spotkania tak samo i w Emiratach Arabskich, bo on prowadził drużynę Al-Shabaab, a ja prowadziłem drużynę Sharjah. Dlatego myślę, że na pewno wykorzystam wielkie doświadczenie Antka przy prowadzeniu reprezentacji i zresztą on mnie zapewnił, że całym sercem jest ze mną. No cel jedyny, bardzo, bardzo konkretny jest to Mistrzostwa Świata we Francji w 1998 roku i zakwalifikowanie się do tego. Będę rozmawiał. Oczywiście, że większość tych zawodników znam, bo w jakichś tam okresach byli bezpośrednio moimi zawodnikami. Mam na myśli moją pracę w Legii, czy w Widzewie, czy w Zawiszy Bydgoszcz. I myślę, że te doświadczenia moich poprzedników na tym stanowisku na pewno nie będą zmarnowane. Natomiast cała sprawa mnie się sprowadzała do jednego, żeby wykorzystać to efektywnie i wyciągnąć prawidłowe wnioski.